Zostaliśmy praktycznie sami. Córka nasza się wyprowadziła, kupiła dom na Dolnym Śląsku i tam została. Więc no, mamusia, tatuś może tam. Ale my już tak trochę, jak to się mówi, w pewnym wieku przywiązani już do lekarzy, do szpitali, do przychodni i w ogóle, prawda? Czyli to jest to też nawyk. I tak trudno się jak gdyby zmienić ten teren. Aczkolwiek obydwoje wychowaliśmy się na Dolnym Śląsku. Prezes, tak. To jest bardzo słowny człowiek. Jeżeli się na przykład poprosi o coś, to nie odkładał słuchawki, nic. Jeżeli nie miał czasu, to poprosił, żeby można było się skontaktować z nim, czy on zadzwoni, czy my. I nie można złego słowa powiedzieć. Gdyby było inaczej, no to może byśmy tutaj nie byli, ale że akurat zadzwonił, że na liście zapisani byliśmy i dostaniemy to mieszkanie, więc było bardzo mile zaskoczone. Potem dba o przyszłych tych najemców. Wysyłał co jakiś czas na maila, jakie są postępy budowy, pomimo tego, że z Zabrza to nie jest daleko, przyjeżdżaliśmy i zawsze zaglądaliśmy, jak tutaj ta budowa przebiega. Tak. Jest 27 mieszkań, jest 27 miejsc w garażu podziemnym i 21 miejsc na parkingu zewnętrznym, plus 2 miejsca dla osób z niepełnosprawnością. Wokół bloku jest teren do zagospodarowania, nie jest on jeszcze w pełni zagospodarowany, ale w miesiącu sierpniu myślę, że uda się tutaj firmie DWS Daszek zagospodarować plac zabaw i urządzić zieleń. Mieszkania są różnej wielkości. Mieszkania są od takich małych dwupokojowych do czteropokojowych i poziomowych. Maksymalna wielkość mieszkania to 80 metrów kwadratowych. Są mieszkania na parterze z tarasem, taras wielkości 40 metrów kwadratowych, więc bardzo atrakcyjne i mieszkania, i miejsce, sama lokalizacja tego bloku. Koszt całej inwestycji to niespełna 10 milionów. Zmieściliśmy się w kwocie, która była oszacowana, a to nie jest w porównaniu z wszystkimi inwestycjami, które teraz są wykonywane. To jest bardzo dobra taka informacja, bo udało nam się i w określonym czasie, 13 miesięcy, i w określonej kwocie wybudować ten właśnie blok. Oczekujących na mieszkanie jest wielu, już chyba około 200 wniosków jest złożonych w TPS Daszek. Oczywiście planujemy budowę kolejnego bloku. Kolejny blok mieściłby się tuż za tym blokiem, także tworzyłby taki mini ryneczek. Już od miesięcy jesiennych prezes TPS Daszek będzie szukał możliwości pozyskania środków kredytu na budowę takich mieszkań. Budowa takich bloków wiąże się z kilkoma źródłami finansowania. To są środki z TBS Daszek, to są środki również od współmieszkańców, lokatorów, którzy partycypują w tych kosztach, no i kredyt. A sama procedura pozyskania kredytu jest bardzo długa, bardzo trudna, są duże wymagania, więc na pewno przygotowanie do inwestycji będzie trwało dłużej niż sama budowa. Chciałabym, aby w ciągu najbliższych 3 lat powstał kolejny blok. A czy to się uda, to zobaczymy w przyszłości.